Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrałem w Turmoil. Ogólnie ten odcinek nagrywam zaraz po tym, co nagrywałem wcześniej, dlatego też nie czytałem jeszcze waszych komentarzy, o ile coś pisaliście. Dobra, także nie wiem, czym się tutaj zapisało, co ostatnio... Nie zapisało się to praktycznie nic, także kupię sobie to i coś jeszcze kupowałem, prawda? Coś jeszcze kupowałem, otóż kupiłem chyba tak, szerokość tego. I teraz możemy lecieć. Dobra, trzeba najpierw kupić jakąś ziemię. Ostatnio, z tego co pamiętam, kupowałem chyba to 37, tu 40, 38, czyli tu wzrasta. To jest dobrze, tu 40, ciekawe co tu się dzieje. Okej, tu spaduje, czyli tu gdzieś będzie dobra, w takim razie tak, tu coraz gorzej, ale coś czuję, że tutaj będzie w miarę dobrze. Zobaczymy co to będzie. Zobaczymy co to będzie, to też by nie było nawet spoko, ale okej, dobra, lecimy. O kurde. Super, no to tak sobie sprawiłem, że zapomniałem, że jeszcze trzeba kupić ziemię. W takim razie weźmy kredyt. No dobra, spłacimy to od razu. Ready to go, oczywiście! Jesteśmy gotowi do drogi. Dobra, od na dzień dobry szukamy dwóch typów, których szuka i dalej, szybko, szukać ziomeczki. Na szczęście, no mówię, kupiliśmy przepływność rur, znaczy zwiększyliśmy przepływność rur, to jest bardzo dobry temat. I dzięki temu możemy właśnie więcej wydobywać naszego złoża. Taki ziomek jest, co on chce? Aha, dobra. Żeby zupgrade'ować, dobra. I tu jest, ojej, nie to. To. Uuu, jak pięknie, dobra. To już możemy zacząć w zasadzie tym to sprzedawać. Zwiększać przepływność, kup jakiś silos, bo widzę, że to już tam spaduje wartość ropy. I patrzcie, i mamy większą przepływność, szybciej to wszystko rośnie. No i to jest właśnie to, że teraz nie ma co sprzedawać. Wszystko odkładajcie do silosu. I brakuje nam pieniędzy i nie możemy stąd wydobywać ropska. A cóż za przypał, dobra, ale żeby ta cena jakaś fajnie urosła, to by było zarąbiście. Bo oni sobie tu będą wolno jeździć i zbierać ropę, a nie będą mieli gdzie tego sprzedawać. 50, jak to urośnie do 65, to zacznę to sprzedawać, bo to jest chyba... Ojej, zaraz mi tu będzie ropa wyciekać, mam za mało tych, dobra. Ktoś tam, idź sprzedaj. A ty weź to, zasiarł, tak. Dobra, trochę już się wylało. Ej, no koleś, co ty zrobiłeś? Proszę, ty sobie dopełnić tego? No chyba cię posrało. Okej, W, żeby wagon kupić. Szczęść, sprzedawaj. Szybko sprzedaj to! Bo mi leci! Ropa mi leci! Kurde. Dobra, tu już jest w miarę dobra cena. Jezu, powinien więcej tych wagonów kupić. Dobra, tam jest koleś, ciągle pokazuje. Hej, mam pieniądze! Kup tu rury! Panie, kup tu rury, tu jest ropa, halo! Proszę mi tu kupić! Dobra, ty sobie będziesz jeździł i zamiatał w to, a ja w międzyczasie... Ojej, spaliłem. Chociaż, nie, dobra, żeby... A przepływność się zwiększy. Wy wszyscy dawajcie tutaj. A co? Dwóch, nie, no jeden będzie ciągle jeździł tutaj. Dobra, tu chyba leci, dobra, z tego ciągnie oso. Zobaczcie, jak szybko znika to złoże. To jest bardzo dobre. Okej, D, znajduj mi proszę bananów kosze. A, wylewa się! Wincy koniów! A, wszyscy tam ładnie się robią. Teraz tu, ej, ziomeczki! A, ile ich jest? Dobra, to dwóch będzie sobie kursowało i wylewało to wszystko do kupy. Dobra. I myślę, że tu będzie dosyć dużo teraz pieniążków. No a mam na taką cichą nadzieję. Trzeba jeszcze ulepszyć trochę te koniuchy. Bo oni teoretycznie chyba szybciej jeżdżą, mi się zdaje. Przez to, że zwiększyłem tam te fajne rzeczy. Aczkolwiek nie jestem do końca przekonany o tym. Ło! Panie! Tam sprzedawać! O, tu jest jeszcze jakieś złoże śmieszne. Dobra, trzeba tutaj zrobić i zobaczyć, jak tam wygląda w ten sposób. Tu jest $1.40, a tam sprzedawałem ponad mniej niż dolar. Dobra, i już mi się zwraca wszystko. Zobaczcie, jak tu pięknie wszystko leci. Tyle galonów tu kupujemy. O, dalej, spillage. No, don't spillage. O, mam tylko 15 koniów. Ej, no dawaj! Dobra, siorb to. I będziemy mogli to sprzedawać za piękną gotóweczkę. Dobra, wszyscy tam lecieć tam. Jest pięknie. Albo nie, dobra, niech jeden sobie tam wylewa do tego. O, i to on teraz wszystko, aż będzie lecieć. Ej, ludzie, lećcie tam. Oni polecą, jest, leci, dobra, jeden mądry. W zasadzie jeden może...
tu już sprzedawać, bo kurde. Tu zaraz cena przerośnie. Dobra, już tu wszystko sprzedawać. Tu. No i tu też spaduje! Ale mnie oszukali! Oszukali mnie! Tam się źródełko wykończyło, tu też się zaraz wykończy pewnie źródełko. Mógłbym teoretycznie nawet marnować tyle pieniędzy, żeby zobaczyć co tam jest. Dobra, no to już zobaczę. To nie jest w sumie taka, jakaś duża ilość gotówki. O, tu też się wykończyło, dobrze, że się nie dostałem do tego i tu też się wykończyło. A mamy jeszcze dużo czasu. Ziomek, szukaj. Dobra, dwóch ziomków szukających. I coś czuję, że to będzie lipa. Ej, no tyle się nakupowałem, szkoda, że nie mogę tych koni sprzedać. Ej, znalazłeś coś, super. W zasadzie chyba taniej będzie, jeśli zrobię tutaj nowy ten, nowego riga. No dawaj. To mogłoby trochę szybciej kopać, no. Znaczy później wiem, że można kupić takie ulepszenie, że szybciej kopię, no ale... Gdzie, ziomek, tutaj jest coś, hej, halo. Co, limit reached, no chyba cię Bozia nie kocha. Dobra. Ciekawe gdzie to, jest, tu jest, halo. Ulepszamy, dobra, i tu jest jakiś nowy ten. Czyli tu nie ma źródełka, no to jest pewne. Jest trochę niżej. A można tak sobie zaplanować, dobra, nie, porąbało mi się. W zasadzie ciągnijmy z dwóch. Dwururką. Dalej, gdzie tu jest? Czyżby to było na samym dole? To jest chyba jeszcze niżej, kurde, nie wierzę, że to jest... Dobra, upgrade'uj to. Dual deal, dobius deal, co? Niech cokolwiek to nie znam. Dobra, tam, gdzie tam to sprzedajecie? Czy tam jest 8 groszy? Jaki ja dostałem? No, takie gówno sprzedawałem, serio? Siedzieć po tym, że nie mam zysków. Przecież nie wierzę, że to jest tutaj. To musi być jeszcze niżej. Przecież kurde, tutaj chyba nie może być żadnego tego tak nisko. No właśnie. Dobra, no ciut trudno, zobaczymy. Ostatni miesiąc, kurde. Czy przekroczę 10 tysięcy? To jest pytanie dobre. Nie no, przekroczę raczej, no zobaczcie, no mam jeszcze tyle dni, a... lekkim dytkiem, że przy takich cenach... to będzie z palcem w dupie normalnie. To z czegoś, tylko aż bogactwo samo przyjdzie. Trochę za dużo mam tych wagonów teraz. Mogłem je posprzedawać, no ale trudno. Do konkurencji, hehe. Chociaż nie, czy to dobrze jest sprzedać do konkurencji. W sumie teraz bym mógł sprzedać, tamte wagony by nie zdążyły się, że tak powiem, wyrobić. Tak za 50 sprzedać, też się spokojnie. Jezu, mam 12 tysięcy. Dobiłem do 12 tysięcy, to jest spoko. To jest więcej niż pewne. On zaraz tu wzrośnie. A z cena przebije, dobra, lecieć tam już. Pam pam pom 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 pom. Muzyczka to jest fajna, prawda? Ja już to mówiłem, ale nadal będę to mówił, że to jest muzyczka fajna. Tam się nic nie dzieje, no ale nie zdążę nic wystać, także zaraz poczekam aż wszystko by... Tu jakie złoże było! Ale to było małe w sumie. Serio? Ty pokazywałeś tu, a on tu jest. Takie gówno jeszcze w sumie. Ale te największe w sumie wyssałem. Dobra, 11 tysięcy... profitu. Znowu mam najwięcej. No zawsze kiedy są cieniasy. Yourself confident. A właśnie, tu można. Tardowo proces sleep one cash. O, zobaczcie jak ładnie. Tutaj cena nie zejdzie, może. Tu będzie spoko, kupmy to. Dobra. Jak cena nie zejdzie poniżej tego, to mamy ten. Okej. Okay. O, to ja zrobiłem, patrzcie jakie to jest miłe. Jakie chujki. No kupiłem to i znowu będę musiał pożyczkę wziąć, no jaki kunwo, dobra. Jeszcze raz, jedziemy, dobra. Zobaczymy co tam z tego wyniknie teraz. From non levels with... O! Jeszcze dłużej potrwałem levele, super. I tu teraz fajnie, bo ceny nie spadną poniżej tam 90 paru dolarów. Z tego będziemy mogli trochę wyciągnąć. To jest bardzo fajne.
Żeby to było dobre złoże, bo jak nie będzie, to tylko 7 tysięcy stracę bez sensu. No to są, widzę, ostre rywalizacje zaczynają teraz, kurde. Dobra, ciągniemy tutaj rurociąg. I tu ciągniemy rurociąg. R. Bezpośrednio w dół. O kurde, nie gadaj znowu, że to jest jakiś... Okej. Tu idzie... Jest, dobra, mamy. O nie, to w sumie będzie mały. Jaki przypał. O, nie stać się nawet. Ja! Ale jestem tak głupi. To jest, kurwa, tragedia. Konie, sprzedawać tutaj. Tu nie dosyć, że takie małe źródełko wyciągnąłem. Dawajcie, go tędy. Co jeszcze muszę pożyczkę wziąć? No ja pierdykam. Okej, okay, coś tutaj się dzieje, to już... No jasne! Please hold fast forward button, super! Dobra, wszyscy strzela tutaj, lecimy po zioło. Wow, tam ziomeczki, tam teraz sprzedawać. Tam jest więcej pieniędzków. Okej, bierzcie. Okej, tam się wszystko spoko dzieje, tam cena ładnie spada. W ogóle przydałby się ziomek do szukania. Trzech od razu tam. Okej, coś znalazłeś? Ty też coś znalazłeś? Lecimy. Ty coś znalazłeś, jak pięknie. I to będzie fajnie, bo to będzie dużo ilość pieniędzy. Dawajcie, go, Power Rangers. Dobra, tu jest, o, jakie piękne duże źródełko. Jakie piękne duże źródełko. Dobra, możemy w sumie te wagony i to wszystko sprzedawać. Tu koleżko jeszcze. O, proszę, dobra, to się rozbuduj, ty się rozbuduj. I wszyscy będą tam ciągnęli pięknie, A, i ty się rozbuduj, okej. Okay. Dawajcie, sprzedawajcie. Nie wiem, czy ty... Nie, to bez sensu go zużyć do tego. Dobra, lećcie, sprzedawajcie wszystko. Jak leci. W ogóle, dobra. Więcej tych koniuchów. I pieniądze tu mają lecieć. Jest chyba najlepszy... Najlepsze źródełko, jakie miałem, kurde. Bez kappy. A w sumie tu się wyciągnęło, to tu teraz. Go! Piękne ceny rosną, kurde. O to chodzi w tej grze. Bogacić się. Niekoniecznie na nieszczęściu innych, po prostu się bogacić. Dobra, w sumie teraz spaduję w jednym tempie. Co nie jest takie złe. Zobaczcie, jaki to jest zysk. I to się tak w ciul opłacało teraz, że aż jakiś koleś, który jeszcze będzie szukał, bo przecież... Zaraz się wystram w stałej ropy. Zobaczcie, jak to wszystko leci. Kolejny ziomek może to co szuka. To był strzał w dziesiątkę z tym zakupem. You more all left in the ground? Okej. Okay. Zawsze można sobie wcześniej skończyć planszę. X, aha, X-em jest fast forward, tak? Hold, no dobra. Coś czuję, że zaraz się skończy ta moja przygoda. Aha, wszyscy poszli. Dobra, no czyli skończmy to. No i co, tu więcej się już nic nie stanie, prawda? 30 tysięcy! Zobaczcie tylko na to. Dobra, w takim razie możemy borrow, nie, withdraw this land. Okej, okay, i stop level. Tu jeszcze było, no takie małe sobie głowę. 30, kurde, tysięcy! I jeszcze 2000 mi odtrąci za to, że wylełem trochę ropy, rozlałem. No ale no i tak jest spoko. Tak jest bardzo, tak, jakie profity, zobaczcie, jak wszystko poszło. Coś tam, aha, dostałem, że wygrałem landa. Okej, okay, the fear only money police has room for improvement, go to my tips, co? Major tips? Get my tips for major tips. Aha, jakieś... Co? Bukaros? Co to jest? Pipes don't have reached the bottom on... Aha, no...
Aha, takie głupie... Dobra, spoko. Jest taki tutorial za pieniądze. No w sumie całkiem rozumne. Tak, za 15 tysięcy kupmy to. O Jezu, to wszystko jest takie drogie. Factory. Size tego branch timer. Co tutaj timer? Aha, less likely to spill. W sumie też jest spoko. Nie, tego na razie nie potrzebujemy. Workshop. Kreaty, skanery, głęboko... Nie, teraz nic nie kupujemy, bo oczywiście nam zaraz braknie znowu pieniędzy. Ale wiecie co, to było na tyle w tym odcinku. Serdecznie dzięki za oglądanie, zapraszam was do kolejnego odcinka. Jednak będę robił pod dwie landy, także trzymajcie się, strzałeczka.